O tym, Michał, wspominałeś, że wy jakby przyjaźniliście się przez Messengera, przez WhatsAppa, ale czy ta podróż spoiła waszą przyjaźń? Wiesz co, to okazało się, że chyba to już nie ma co spajać tak naprawdę, że okazało się, że ona mogła tylko i wyłącznie dać nam świadectwo na to, że nie ma sensu, nie będziemy już znajomymi, bo nagle się rzuciliśmy sobie do, wiesz, do aort, przegryźliśmy i się znienawidziliśmy na całe życie. A ona nas bardziej, mnie przynajmniej, ale chyba w dwie strony to on działa, że uświadomiła nam, że te lata tej znajomości na odległość, czasami, wiesz, gdzieś tam się widywaliśmy, jak Piotr wracał do Polski, czy jak ja gdzieś byłem w Mediolanie, to się widywaliśmy, że to jednak były te fluidy, które nam mówiły, że to jest to. I to jest taki dowód, że po tej podróży wróciliśmy, nie mamy do siebie o nic pretensji, o nic żalu. Przeżyliśmy zarąbistą przygodę, którą sądzę, że spokojnie byśmy mogli powtórzyć. To było super. To była fantastyczna. Więc to jest chyba, myśmy się tego dowiedzieli, upewniliśmy się, że to ma sens. No. Że nasza przyjaźń jest solidna.